Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Jestem w Londynie, EA Capture Event. Dzieją się różne rzeczy, niestety nie dla nas Polaków. Wszyscy trafiają, my nie trafiamy. Nikt już nic nie trafił. Ale wiecie co? Ostatnio usłyszałem, że pewien YouTuber mówił pewne rzeczy. Czas to zakończyć raz na zawsze. Zakończmy to. Zróbmy to jak prawdziwi mężczyźni. Food Champions, najlepszy skład. Rozwiążmy to na spokojnie, ale brutalnie. Najlepsze składy Food Champions, 3, 2, 1. Jesteśmy już w FIFA, moja drużyna gotowa. Carrasco, Ronaldo, Mané, w pomocy Modric, Asensio, Lallana, Filipe Luis, Boateng, Hummels, Walker i na bramce Manuel. No, wiecie co, zamiast Boatenga wyjdzie Marcel Desailly. I wydaje mi się, że tą drużyną zniszczę Jacoba, zmiotę go z powierzchni ziemi. No nie ukrywam, nawet niezły skład, Hernandez, Bergkamp, ten Lukaku może mi zagrozić. Doceniam Lallanę. Na środku obrony dałbym... Ja wiem, że tam ludzie krzyczą, ale nie zwracajcie na to uwagi, trafiają jakieś słabe karty. Liczy się to, co widzicie teraz, czas rozwiązać to raz na zawsze. Zobaczmy, kto wygra. Jacob kontra PLKD. Spotkanie po latach. Lecimy. Asensio w swoim stylu z dystansu. Dobry początek meczu, jednak na Jacobie to chyba nie zrobiło wrażenia. Spokojnie, dajcie mi chwilę. Poleciał jak Steven Gerrard. Zdarza się najlepszym. Walker, dobry obrót. Ronaldo w polu karnym. Ronaldo, nie tym razem. Hummels. Wydaje mi się, że może być w tym roku naprawdę dobrym środkowym obrońcą, ponieważ ma wysoki dribbling, świetne podania. A zwinni piłkarze robią różnicę w tej grze. Jednak teraz Hernandez zabrał nam piłkę, tak być nie może. Hernandez, dobra interwencja. Wszystko pod kontrolą. Kontratak, lecimy. Asensio. Już Ronaldo. Wyprzedza Kantę. Nie było innej opcji. Ronaldo. Luis Nazario de Lima, pięknie, strzał! Blisko. Lallana kontra Lallana i Lallana wygrywa. Dobra wymiana podania, Asensio w swoim stylu. Jest blisko. Lallana, Ronaldo od razu uderza, co za bramka! Prowadzimy 1-0. Prawdę mówiąc, tego się nie spodziewałem. Ale co mogę powiedzieć, od takiego piłkarza trzeba wymagać takich rzeczy. No, to nie są brazylijskie ruchy, ale i tak mi się podobają, tak samo jak ta bramka. Jacobowi się to pewnie nie spodoba, ale ja z chęcią obejrzę powtórkę. No zobaczmy, Adam Lallana. I od razu. Ile gwiazdek dajesz tej bramce? 2 na 10. Ale to jest złość, to jest ta wrocławka... Wrocław... Jakim cudem to nie... Byłem pewien, że 1-1, nie? Andrzej Herrera! Szczęście początkującego. Dobra klepka Jacoba, ależ on to robi technicznie. Po pierwszej połowie, jak sami widzicie, 1-1. Zdecydowanie mogło być lepiej, ale nie poddaję się. Znaczy, czemu miałbym się poddawać? To ja prowadziłem w tym spotkaniu, on tylko wyrównał. Ronaldo. Ojojojo. Co mogę powiedzieć, to była dobra zmiana. Co jest? 2 minuty do końca mam, no... To nie może tak być. Ostatnie minuty meczu, Mané, Sadio Mané. Mané, czy on to zrobi? Mané, Mané uderza! Jest! 2-2 w 90 minucie, mamy remis! Wszystko wskazuje na to, że będzie dogrywka. Wykorzystam pauzę, przeprowadzę zmianę. Niech na boisku pojawi się Toni Kroos. Nie no, myślałem, że trochę lepiej będzie bronił ten Neuer, bo tak właściwie to żadnych piłek nie łapie. Wszystkie lecą na rzut rożny, nie podoba mi się to.
cross. Modric czekał, aż się Asensio wystawi w polu karnym, nie wyszło, ale jeszcze jesteśmy przy piłce. Felipe Luis zagrani do Aguero, Brazylijczyk schodzi do środka, Modric, Ronaldo, Ronaldo, techniczny uderzenie, Ronaldo, gol! 3-3! Dziękuję. Tak to się robi w moim stylu. Jest naprawdę gorąco, ostatnie 15 minut meczu przed nami, kto to wygra? Nie mam pojęcia, to są prawdziwe derby, tutaj czuć rywalizację, jednak czas to zakończyć. W następnych 15 minutach. Ale teraz zobaczmy, będzie się... Yes! Hat-trick! On jest niesamowity! Ronaldo! 3-4! Dziękuję. Dziękuję. Ale on tak samo wszystko strzela. Ja pierdzielę. To jest Ronaldo, proszę państwa. Luis Nazario de Lima. Bez szans De Gea. Brat bliźniak Jacoba zawalił. Wygrałem. Znaczy jeszcze nie wygrałem, ale podwyższę prowadzenie. Nie! Chyba się zakochałem. Więc tak, właśnie pokonałem Jacoba 4-3. Może taki pomeczowy wywiad. Co masz do powiedzenia dla swoich widzów? On nie ma nic do powiedzenia, jednak jeśli chce. Jedno powiem. Ronaldo. Dokładnie, tyle. Niesamowity piłkarz. Nie, jeśli chcecie pocieszyć Jacoba, to wejdźcie na jego kanał, rzućcie okiem na jego filmy. A on chyba już się powoli pakuje do samolotu. Dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia, cześć!